Dzień dobry, z tej strony Rezmer. Może się przedstawisz? Pusz Paweł. Paweł, ty jesteś osobą bezdomną. Tak. Odpowiedz mi, dlaczego jesteś osobą bezdomną? Bo się rozstałem ze żoną. Czy alkohol przyczynił się do twojej sytuacji, w której się znajdujesz? Nie. Nie? Nie. Dopiero zacząłem później. Korzystasz może z pomocy miasta? Nie. A wiesz, że można, nie? Można. Jak ludzie reagują na ludzi bezdomnych? Jakie jest twoje zdanie? No, moje zdanie jest takie, powiem szczerze, że mnie poważają. Nie przeganiają cię w autobusach, na osiedlu? Nie. Bo po prostu mam swoją rozmowę i gadkę. Porozmawiam ze wszystkimi spokojnie. Nie jestem agresywny, ani nic. I do nikogo nie mam pretensji. Nikomu nie zazdrościsz? I nie zazdroszczę. Otóż to. Skąd pochodzisz? Wąbrzeźno. A w ogóle, no, Wąbrzeźno, no to jest miasteczko takie, nie? A w ogóle to jest Goryń, miejscowość. A jaka to jest część Polski? No, Kujawsko-Pomorskie. Kujawsko-Pomorskie, tam skąd ja pochodzę, tak. No. Ale cały czas nie mogę właśnie dojść teraz, po której stronie to Wisły jest. Po lewej. Czyli tam jak Kwidzyn. Grudziądz. To nie moje, bo to nie są moje strony, że tak powiem. Tak do końca. To jest po stronie Grudziądza. No. W tym momencie. Tam gdzie Łasin. No. Błonowo. No. Gdzie mieszkasz? W Altanie. W Altanie. Działkowej. No, na Zaborni. Na Zaborni. Daniel też mieszka chyba na Zaborni, tak, nie? A razem ze mną. Razem z tobą, a właśnie. Tylko Wiesiek mieszka u kolegi. No. Chyba też na działkach. Tak. Zapomniałem się go zapytać. Nie pracujesz? Nie. Czyli nie zazdrościsz ludziom ciepłych domków? Absolutnie. Ja jestem tego zdania, powiem ci szczerze, kto ma lepiej, ten niech ma lepiej. Za darmo nie ma tego, nie? A za darmo tego nie ma. No. Często właśnie ludzie postrzegają bezdomnych, że im się nie chce pracować. A to nieprawda. Dla mnie to jest nieprawda. Ale jeżeli jest to powiązane też z alkoholem... No to inna sprawa, nie? To jest inna sprawa. Bo weź ja, kurde, przykładowo ja podskoczę, kurde, tu na fuchę, tam na fuchę, nie? Choć już mam swój wiek. A jeszcze mi nogi wysiadają, nie? Ale idę, co trzeba pomóc nawet starszym ludziom. I na to nie ma wpływu. Jeżeli ja chcę zarobić, no to idę. Ale wiesz, że z takiego dorabiania fuch nie utrzymasz mieszkania na takim... No raczej nie. Na takich zasadach, jakie obowiązują wszędzie, żeby regularnie wszystko mieć uregulowane, no, zapłacone. Zgadzam się z tobą. Zgadzam. Korzystasz może z pomocy miasta? Nie. Pytałem się już o to, nie? Tak. Pytałem się już o to. Nie korzystam. Jest dużo pomocy, nie? Jest, trzeba jest. Przyznać. Ale po prostu... Co dzielnica, nie? Praktycznie, prawie. No, można tak powiedzieć, nie? Niekoniecznie może z miasto, ale chociażby Caritas, nie? Tak, czyli co dzielnica jest... Caritas, miasto, część tam później. No. Czujesz się może gorszy? Nie. Nie masz takich myśli? Nie. Dobrze. To będzie chyba najkrótszy odcinek, filmik z tych właśnie trzech. No. Następnym razem przygotujemy się lepiej, nie? Generalnie zadałem ci pytania podobne co kolegom, właściwie te same, no. Tylko że ty szybciej odpowiedziałeś. Aha. Tęsknisz za czymś, jakieś marzenia? Marzenie to ja mam, wiesz co, powiem ci szczerze.
Żeby sobie papierosa zapalić. Nie, ja się śmieję, nie, ale... Nie, no praktycznie ja nie mam żadnych marzeń już. Bo już mój wiek to już jest taki końcowy. A właśnie, a ja się ciebie nie pytałem, ile ty masz lat? 63 lata. Bo ty powiedziałeś, że jesteś najstarszy ze wszystkich. A była umowa, że biorę najstarszego i najstarszy dotarł na samym końcu. Dobrze. Ja będę ci już dziękował za tą przyjemną rozmowę. Mhm. Mam nadzieję, że się za jakiś czas spotkamy jeszcze i nie ma sprawy. Porozmawiamy. Nie? Nie ma sprawy. Dziękuję serdecznie. Tak, podam. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.